magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Narodziny dziecka to z jednej strony wspaniały moment w życiu każdego rodzica, ale również to zupełnie nowe obowiązki i wyzwania. Maluchy wymagają sporej uwagi i poświęcenia, a w dzisiejszych czasach niewiele osób może pozwolić sobie na całkowitą rezygnację z aktywności zawodowej. Z pomocą przychodzą fundusze europejskie. Głównym celem jest aktywizacja rodziców, którzy są bezrobotni, bierni zawodowo, właśnie ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3. Zapewnia Agnieszka Lewandowska ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Rodzice mogą korzystać z bezpłatnej opieki nad dziećmi, a w międzyczasie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach czy kursach, by jak najszybciej wrócić na rynek pracy. I my w projekcie umożliwiamy im powrót na rynek pracy również poprzez tworzenie nowych miejsc, punktów opieki. Mogą zgłaszać się do nas zarówno kandydatki na opiekunów dziennych, jak i podmioty, na przykład żłobki niepubliczne, fundacje, firmy, które chciałyby takie miejsca na terenie całej metropolii utworzyć. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 8 milionów złotych. Cel to stworzyć 360 miejsc opieki dla najmłodszych. Pierwsze 12 miesięcy opieki jest całkowicie finansowane. Korzystają również opiekunki, które zajmują się dziećmi. Nasza placówka kieruje się metodą Montessori i metodą porozumienia bez przemocy. Tak jak Lidia Wyrwa, opiekunka z Kórnika. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja, że punkt opieki będzie działać przez 2 lata. Opiekunki zyskują nie tylko potrzebny sprzęt do opieki nad dzieckiem, ale również kwalifikacje. U nas nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, nie przytulę dziecka, bo płaczę. Właśnie wręcz odwrotnie. Stwarzamy tutaj taką atmosferę dobrą dla dziecka, żeby ono się czuło właśnie bezpieczne. Wszystko to pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym i to dla wszystkich – dzieci, rodziców i opiekunów. Dla mnie jest to ogromną nagrodą, kiedy mama z przerażeniem nie wie, czy dziecko na chwilę nie będzie chciało wybiec za mamą i po paru dniach nagle się okazuje, że bardzo chętnie przychodzi. Zauważa Barbara Filipiak, opiekunka z Kórnika. Punkt opieki w Kórniku znajduje się w zwykłym mieszkaniu w bloku, dzięki czemu dzieci szybko adaptują się do tego miejsca. Praca wymaga skupienia i uwagi, ale przynosi wiele korzyści. Dla każdej mamy, która by chciała wrócić chociażby na parę godzin dziennie do pracy, a jednak być nadal aktywną mamą i zajmować się swoim dzieckiem, wychowywać je w sposób, jak jej serce podpowiada, to jest rozwiązanie jak najbardziej dla nich pewnie fajne. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a cały czas organizatorzy poszukują osób, które zajmą się utrzymaniem takiego punktu. Zatrudniamy 12 opiekunek i stworzyliśmy 60 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Mówi Monika Król, przedsiębiorczyni zakładająca punkty opieki. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i opiekującej się dzieckiem do lat 3. Oraz w przypadku opiekuna dziennego utworzenie i prowadzenie punktu opieki przez 2 lata w jednej ze wskazanych gmin. Jeśli chodzi o opiekunki, to nie wymagamy ani doświadczenia, ani wykształcenia. Dla nas najważniejsze są po pierwsze predyspozycje do pracy z dziećmi, serce do dzieci. Wszystkiego innego jesteśmy w stanie nauczyć, wyszkolić i w ramach projektu tej opiekunki otrzymują też kurs 160-godzinny na opiekuna dziennego. Miejsca opieki dla dzieci powstają na terenie metropolii poznańskiej w takich gminach jak Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne. Kontakt dla zainteresowanych udziałem w projekcie to telefon 786-102-024 lub mail biuro@projekt-opiekunki.pl. Segregacja odpadów zaczyna się już w naszych domach i miejscach pracy. Zgodnie z przysłowiem, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, edukację o ekologii zaczyna się już w szkołach podstawowych. Tak jak tutaj, w szkole podstawowej w Drawskim Młynie.
Uczniowie regularnie chodzą tutaj na nietypowe lekcje na świeżym powietrzu. Od najmłodszych lat, jak tylko dziecko zaczyna mówić i chodzić, już należałoby uczyć segregacji śmieci. Zauważa Katarzyna Pankowska-Czerwińska, nauczycielka ze szkoły podstawowej w Drawskim Młynie. Zmieniło się wyposażenie szkoły. Widać tu torby do segregacji, kompostownik, zgniatarki do butelek i puszek oraz tablice informacyjne czy pojemniki na odpady. Uczniowie biorą także udział w wielu konkursach. Potrafią być kreatywni, potrafią być pomysłowi, więc tworzyliśmy przeróżne rzeczy. Girlandy z tych butelek, głuche telefony tworzyliśmy. Tworzyliśmy z makulatury jakieś serduszka walentynkowe, które potem zdobiły nasze korytarze i klasę. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 300 tysięcy złotych. Od 2018 roku 14 klas trzecich zostało objętych patronatem. Każdy miesiąc to inny temat lekcji. Listopad – dlaczego palenie odpadów w domowym piecu jest szkodliwe. Grudzień – temat plastiku. Styczeń – temat papieru. Uczniowie spotykali się z pracownikiem Związku Międzygminnego. Otrzymali również gadżety edukacyjne. Słyszeliśmy dużo fajnych ciekawostek, na przykład o lasach, zwierzętach leśnych, sarnach, jeleniach, dzikach i na pewno wyniosłam coś z tej lekcji, bo na przykład moim kuzynostwom też właśnie przekazuję tą wiedzę. Nie możemy na przykład palić plastikiem, różnymi odpadami niezdrowymi. Papier do niebieskiego, szkło do zielonego, do brązowego bio, a do czarnego różne mieszane odpady. Mówią uczniowie szkoły podstawowej w Drawskim Młynie. Nadia, Karolina, Szymon, Fabian, Kuba oraz Filip. Część projektu to także konkursy plastyczne. Projekt tak się spodobał uczniom, że kontynuują go również w tym roku szkolnym. Mimo że formalnie projekt edukacyjny już się zakończył. Tutaj mam taki jakby słoik, można powiedzieć, że butelkę szklaną i ona jest obklejona plasteliną. Kaktus oryginalny, wykonany z folii bąbelkowej, z takich drucików, z farby i z doniczki. Można było zrobić różne jakieś ciekawe, na przykład taki słoik na długopisy, na biurko, albo na przykład taką gitarę. No, z na przykład starych gazet, które już nie są potrzebne, albo z kartonów. Pieczę nad projektem sprawuje Związek Międzygminny PRGOK w Pile. Cel projektu jest prosty – zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów i ekologii. Przede wszystkim chronimy w ten sposób planetę, tą planetę, która jest nie tylko dla nas, ale dla przyszłych pokoleń. Twierdzi Dorota Bonzel ze Związku Międzygminnego PRGOK w Pile. W ramach projektu szkoleni byli także dorośli. Pracownicy tłumaczyli mieszkańcom, jak ważna jest dobra segregacja odpadów i odpowiadali na wszelkie nurtujące pytania. Dlaczego nie wolno spalać odpadów w domowych piecach? Jakie z tego płyną zagrożenia? Dlaczego to jest szkodliwe? Te spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem, zawsze wywiązywała się ciekawa dyskusja, co było dla nas sygnałem, że takie spotkania, takie szkolenia są potrzebne. Swoją wiedzę na temat segregacji może sprawdzić każdy, bo powstała do tego celu specjalna platforma e-learningowa edukacja.prgok.pl. Tam po zaliczeniu testu można otrzymać specjalny certyfikat.